Hello ladies and gentlemen, co to mi się kamera przybliżyła, czy co to się stało, co to za oko, tańcz dalej! Nie, to jednak kamera się przybliżyła. Okej, moi drodzy, witam się z wami ponownie. Wybieramy szybkie 6 ruchów tanecznych dla naszej księżniczki, dla jednej z księżniczek. Fantastyczny ruch taneczny. Bella, fantastico. Witam państwa bardzo serdecznie. No tak, bardzo irlandzki krok, zdecydowanie dla ciebie. Okej, drugi, trzeci może weźmiemy ten. Niesamowite, masz baleriny różowe, jakbyś doiła nimi co czwartą krowę. Ja ci wymyślam choreografię, ja jestem twoim osobistym egurolą. No zaraz zobaczymy, kolejny irlandzki styl, dobrze, mam nadzieję, że nie wyrzucą cię po pierwszym dniu precastingów. You can't dance jak Barbie, chociaż brunetka Barbie nie bardzo pasuje, no ale dobrze, zobaczmy cały układ. Ta. Nie chcę się rapować. Wchodzę tutaj na beat, ojejku, co się dzieje? Nie jestem gejem, choć mogę powiedzieć wiele. Znowu piękne schody w tle się tutaj rozmażają. Ona tutaj wali nogami jak niezły pająk, gej. Nie, sorry ludzie, ale dzisiaj będzie bardzo mało freestyle w moim wykonaniu, ponieważ co za dużo. To prawda, to cukier do szafy. Okej, patrzymy dalej na jej piękną choreografię, która pewnie zaraz się skończy, a na escape możemy ją przerwać. Niestety nie, cóż za szkoda. Będziemy musieli oglądać całość. Zatańczmy, nie mam żadnych marakasów, żeby tutaj coś pokręcić, zająć was jakoś moją kamerką. Mogę wam pokazać, że mam nożyczki. Mam nożyczki, które leżały sobie na półce. Mam ochotę obciąć jej tej kucyk i wsadzić jej go w pośladki. Natomiast no, jej kroki świetnie. Świetny pokaz. No to bardzo się cieszę. 12 tańczących księżyczek, czyli już dwie mamy wytresowane. Dwie, a dopiero trzeci odcinek. Ja wiem, ale nie. Nie, powiedziałem to cicho, żaden błąd mikrofonu. Okej, jedziemy. Tam mam jakiś diament. Tam mam też diament. A tutaj nie byłem na przykład, no świetnie, to tutaj teraz zerknie. Okej. Oto świetnie, jedziemy. Kolejna brama, co może nam przynieść ciekawego? Raczej nic, nie sądzę, żeby w barim mogło wydarzyć się coś ciekawszego niż wkładanie diamentów w pantofle. Pip! Ale Jerzyka, ja chcę Jerzyka pod pachę wziąć. Proszę Jerzyku, przez jedną z bram tego Jerzyka przenieść. No, Jerzyk, Jerzuś. Nie tańcz przy Jerzu, to nie jest dobry pomysł. Ale właśnie. No to ja zatańczę. Zostaw, małpa, okej. Okay. Tam widzę bramę, widzę nutkę i kolejny jeż, ale fajny jeż. Okej, okay, dobra, zaraz znajdziemy ten eliksir. Mamy nutkę. Kret! Mogę go wyciągnąć stąd? Kreciku! Ale to za... Nie odmówisz mi tańczenia, mimo że nie widzisz, to pewnie kroki znasz. No dobra, idę, przecież o co ci chodzi, Jezu! Zero zabawy. Dobra, koniec wygłupów, moi drodzy, no... Świetnie nam idzie. Ja wiem! Kolejne. No topić się, brodziku, no wiesz ty co! Może pójdźmy tutaj, zostaw. Coś zrobiłem? Otwarłem piękne, różane drzwi. Za mało przekleństw w tej serii, co? Wspaniałe, różane, piękne drzwiczki. Uwaga na... A, w ten sposób to działa. No tak, czyli teraz muszę polecieć w drugą stronę. Moi drodzy, chciałem was zapytać, znaczy właściwie papugi chciałem zapytać, znaczy was też, po co ja zbieram te klejnoty? Czy te klejnoty, nie wiem, przydadzą się jakoś w ogólnym rozrachunku gry na koniec? Okej, i brama roztrwożyła swoje trwożące drzwi. O, szachownica bardzo duża, nie wiem, czy udałoby mi się zrobić tyle ruchów. Ale a propos tego drzewa... A propos klejnotów. Dobra, koniec. Gierka po prostu przednia na rynku. Zostaw! Moje. Pip. Dobra, patrzę w całości, co się dzieje, co tu ciekawego, co tam na mnie czeka, co tu się dzieje, co tu będzie się działo, co to za w ogóle fajerwerki z nadwieży lecą, co to za... Czy coś tego się dzieje? Jakieś tutaj teraz fajer... O tak. Jeśli chcesz... Zobaczmy ten pokaz. Jaki piękny pokaz świata. No to wspaniale. Gro, za bardzo mnie katujesz, zdecydowanie za bardzo mnie katujesz, zdecydowanie. Ja jestem tylko... Łożeś. Świetnie, piękny pokaz. Pip. Co tu się dzieje? To są jakieś siekacze, mam nadzieję, które tną króla. Później tego, później wyfarawki po bokach. Później, a czy lecą jakieś ptaki tutaj? Ja bym zamówił dwa białe gołębie pośród złotorajstopowych pań. Okej. Okay. I coś zdobyłem? Znaleźliśmy magiczny flet.
Jeśli wrócimy do pawilonu, Derek będzie mógł użyć fletu do zaczarowania twoich pantofli. Zagra na flecie. Będziesz mogła zagrać z nim, jeśli chcesz, nie ma problemu. Piszesz się? Ale moje pantofle są zniszczone. Muszę znaleźć sposób, żeby je naprawić, jeśli Derek ma je zaczarować. Już ci daję klejnot, wiem o co chodzi. Wiedziałem. Masz kiwi, jedz. Nie, to perełkę. Masz perełkę. I przyciągnąć go do księżniczki, do której według ciebie on należy. No już! No. Dały mi klejnocik! Pip! Dobrze, najpierw to... Muszę to oglądać? Mam nadzieję, że nie. I teraz zrobimy jej układ tego stylu. O, każdy będzie taki sam. Nie. Dwa te same. Dobry wybór. I na koniec zatańczysz coś, czego jeszcze nie było, to... Dobrze, i zobaczmy teraz cały pokaz. Tak, bardzo klimaty, takie bym powiedział, hiszpańskie. La flamengo, la leno, la zenga, la lenga, la benga, la vana zenga, la mana tutaj. Ona tańczy nogami, jakby miała tutaj buta. Miała buta, choć nie przedziurawionego. Tutaj miałem nie freestylować w tym odcinku, kolego. Ej, tutaj sobie tutaj zaczynam wchodzić. A ona robi to samo, irlandzki taniec godowy. Tutaj odchodzi na bok ciągle. Ja dzięki niej mogę kontrolować swoją plombę, która wypadła mi ostatnio tydzień temu. Miałem je freestylować, zapomniałem się znowu, ejo. Nie widzę problemów, żeby ta księżniczka dalej tańczyła na rondzie. Bardzo mi się nie podobał. Pięknie tańczysz, Fallon. Dzięki, bardzo mi się to podobało. Nie mogę się doczekać, kiedy wrócimy do królestwa i ocalimy ojca. No ja też. No właśnie. Jak tylko Derek zaczaruje fletem nasze wszystkie plombę, magia fletu na pewno pokaże nam drogę do domu. Magia fletu zawsze działa. Zawsze działa. Musi być coraz silniejsza za każdym razem, gdy używam fletu, Jennifer. Pip! Ja na pewno zadziała! No tak! Mam nadzieję, że masz rację, Feliksie. Że twój flet... Felix ma zawsze rację! Zawsze! I on i jego flet! Jedyny sposób, żebyśmy miały pewność, żeby znaleźć eliksir. Okej. Okay. Chodź, Twyla! Kolejny mam obcykany. Dobra, mistrze, ja mam naprawdę na dzisiaj dość, Barbie. Escape. Mogę? Proszę. Dzięki. Pip! To by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie zostawić łapeczkę do tego odcinka. Barbie naprawdę wykańcza. Gierka jest przednia, można naprawdę się przy niej uśmiać. No nie pamiętam, kiedy się w ogóle śmiałem na jakiejkolwiek grze, rzadko mi się to zdarza. A tutaj proszę bardzo, co chwilę i to w całkiem fajny sposób. No tak jak mówiłem, to by było na tyle w dzisiejszym nagrywaniu Barbie. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie zostawić jakąś łapeczkę do mobilizacji Karolka do nagrywania kolejnych odcinków z Barbie. Koniec szybkiego mówienia. Obiecuję, to był ostatni odcinek z szybkim mówieniem. Oczywiście żartuję. Tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bella! Fantastico! Na razie, mistrze. Mistrzowski łokieć. Na koniec. Do zobaczonka. Na razie, mistrze. Puu! Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się... On się spodobał. On się spodobał. Zostaw łapę w górę i komentarz, a ja następnym razem bardziej postaram się.